Ty versus kolega, o którego masz się nie martwić. Oto Nintendo Switch OLED, odświeżona wersja klasycznego Switcha. W tym przypadku modelu V2 z 19 roku. Czym się różnią obie te konsole? Trudno nie zauważyć głównej tytułowej zmiany. Najnowszy model Switcha Japończycy wyposażyli w 7-calowy ekran OLED. I tę zmianę widać. Kolory są żywe, a obraz ze szklem jaskrawy i kontrastowy. Tymczasem w zwykłym Switchu musieliśmy się zadowolić plastikowym ekranem LCD. Różnica w obrazie jest ogromna i nie wyobrażam sobie powrotu do starego modelu. Zwłaszcza gdybym grała wyłącznie w trybie przenośnym. W samym designie konsoli również zaszły zmiany. Ramki dookoła ekranu OLED są teraz o wiele cieńsze. Dzięki temu, mimo większego wyświetlacza, rozmiar nowego Switcha pozostał prawie taki sam. Wygląd modelu OLED jest jeszcze bardziej minimalistyczny i elegancki od poprzednika. W odróżnieniu od zwykłego Switcha, w obudowie zastosowano metalowe elementy, więc cała konstrukcja jest bardziej solidna i cięższa, o ponad 20 gramów. Malą dużą zmianą jest również nowa podstawka, ważna dla fanów trybu tabletop. Wielu graczy słusznie narzekało na niestabilną i niejakościową nóżkę w starym Switchu. W wersji OLED otrzymaliśmy więc szeroką klapę z regulowanymi kątami nachylenia. Od razu lepiej. Oprócz trybu tabletop warto również wspomnieć o trybie TV. Nowy dock wygląda zdecydowanie lepiej i nowocześniej. Oprócz zmian w designie stacji, nowością jest port LAN. Wszystkie wspomniane różnice dotyczą designu lub ekranu. A czy coś się zmieniło hardware'owo? Nie. Są to nadal ten sam procesor i ta sama wydajność. Jedyna tego typu różnica między modelami to pamięć wewnętrzna. W OLEDzie są to 64 GB, a w starym modelu 32. Nowa konsola jest pod każdym względem lepsza od klasycznego Switcha. Ale czy te argumenty są wystarczające, żeby kupić model OLED? Nie obowiązkowo. Zachęcam do przeczytania recenzji, w której szczegółowo odpowiadam na to pytanie.